Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, dzisiaj ze mną Hadesiak. Halo, dzień dobry. Kolejny odcinek Scrap Mechanic, kontynuujemy naszą przygodę. Dzisiaj w moim temacie, tym razem w moim temacie, mamy wesołe miasteczko. Postanowiłem, że znajdę kilka rzeczy związanych z wesołym miasteczkiem, bo można się fajnie pobawić, troszeczkę czasu spędzić i będzie troszeczkę... śmieszniej. Tak, więc na dobry początek, nie wiem co prawda, czy w wesołym miasteczku często występuje, czy nie, ale Hades, masz słonia. O, słonik! Masz słonia, ja będę miał swojego słonia, ty będziesz miał swojego słonia i mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Można na nim usiąść, z tego co wiem. I można jeździć i można skręcać nim. Patrz, idę do twojego słonia. Mój słoń idzie do twojego słonia. Nasze halo. Słonie to taka parka w sumie. O, dobra. Jednak chcą się rozstać. Jednak nie chcą być razem. Jednak chcą się rozstać. Jednak nie chcą być razem, dobra już. Jednak tylko jeden słoń singlowy musi być. Tak, dokładnie. W ogóle on ma sensory w oczach, one chyba nie działają, nie? W żaden sposób. Nie, one nic nie robią. Ale śmieszny jest taki, o znowu, troszeczkę. Jak za blisko siebie jesteśmy i tyle. To muszą ale być ciekawie zostało, wybracza, ciekawie zostało wymyślone. Widzę, że w środku w ogóle jakieś kółka chodzą, które chyba napędzają te, nie wiem, nóżki, czy jakby to określić? No tak. Śmiesznie to. W sumie ktoś to wykminił bardzo dobrze, bo wcześniej... bo wcześniej kombinowało się to na tych normalnie co się skręca, nie? A ktoś to do opony po prostu dał. Tak, to jest ciekawe. Wiesz co, ja bym tylko go zrobił na szaro, żeby tak lepiej powiedzmy wyglądał, ale tak to jest myślę bardzo fajny projekt. Nie, no jest okej, a zwłaszcza jak sam jeździ. Zwłaszcza jak sam jeździ, dokładnie. Patrz. Jest te tresery słoni. Dobra, więc przejdziemy sobie do kilku rzeczy. Mamy nadzieję, że wszystko będzie działało. Jeśli nie, no to trochę szkoda. Może zacznijmy sobie od kółu po prostu. Najpierw będzie małe koło, potem będzie duże koło. Chciałbym móc wejść sobie w miejsce. Takie jak to. O, dziękuję. Przyjacielu serdeczny. Ktoś sugerował w ogóle temat wesołego miasteczka, więc jak najbardziej to również jest... Chodź, siadaj, ja cię odpalę. Ale wiesz co, ja bym chciał wiedzieć, jak ty tu wskoczyłeś. Tutaj z drugiej strony jest wejście. O, dobra, dobra. O, rzeczywiście. Wheel. Jest wheel. Czekaj. Wszystko co działa. Halo, proszę, proszę nie puszczać jeszcze. No bo chcę ci ten, żebyś sobie mógł wsiąść. Dobra. Okej, czekaj. Dobrze, wsiadaj. Gotowy? Czekam. Jadę, jeszcze w czerwonym, jak miło. Cześć, przyjaciel. O, dzień dobry, przyjaciel, witam cię serdecznie. Skoczyłem przez okno w ostatniej chwili. Skoczyłem przez okno i tyle. Mogę rozmawiać z kaczuszką. Mamy na cztery budki. To jest Lord Kaczuk Zabawkowy. O nie. Zabawkowo-wesoło-miasteczkowy. Życzę powodzenia komuś, kto będzie tworzył konto o takiej nazwie. Czekamy na komentarze. Ale wiesz co? To jest w sumie... To nie jest w sumie takie okrągłe koło, jakby się dało zrobić, ale w ten sposób też mi się podoba, bo nie jest takie... jakby to powiedzieć? Brzydkie? Jest ładnie zrobione, jest symetryczne. O! Może bardziej w ten sposób. To jest coś a la kółko, nie? Ogólnie nie róbcie czegoś takiego w wesołym miasteczku. Chodź. Wsiądź do żółtego. Siedzę. Siedzisz w żółtym? Wręcz mnie wpakowało w nie. Siedzisz w żółtym? O, to w ogóle nie działa praktycznie. Aha, bo ten silnik wow! Wszystko zaśla. Co zrobiłeś? Halo? Wydżebało mi się sam. Wydżebało cię. Wydżebało no dobrze, przetestowaliśmy to sobie. Bardzo fajny projekt, mi się podoba. W ogóle zauważyłeś? Był taki wheel. Był, no napis wheel. No. No to teraz troszeczkę tak samo koło, tylko z troszeczkę większej rury. I to wygląda jak już koło. O! Jeszcze się składa. Wow. Wow. Nie no, jeszcze nie odpalaj, halo. Halo, przyjacielu? Dawaj, już. Przyjaciel! Jestem przyjaciel, dobrze. Niestety nie mamy tylu znajomych, żeby zapełnić wszystkie wózki albo chociażby nie dwa. Nie mamy w ogóle znajomych. Więc usiądziemy sobie kulturalnie razem w jednym wózku i będzie bardzo miło. I będziemy trzymali się za kolanka. To jakby wziąć o jedno bliżej, to... Co? Dlaczego się nie mieścimy i się tak nie powinno robić, przyjaciel? Ups. Tak się właśnie eliminuje konkurencję na YouTubie. Niegrzeczny byłeś i wypadłeś, no co zrobić? Mam świetny pomysł, nie? Ale... Jaki masz pomysł, się... ciekawy? Nie, chyba się nie uda. Wiesz co, ja się chciałem tak spektakularnie po prostu zniszczyć ten
swój wagonik, żeby on tak spadł, nie? Wiesz co, ja myślę, że moglibyśmy sobie... Ja myślę, że czekaj, to jest słaba konstrukcja. Ja myślę, że powinniśmy dać jej nieco więcej mocy. Więcej kopa, mówisz? Więcej ale kopa, ale wiesz co, tak. Musiałbyś od cholery dać tych... Nie, no. uwierz mi nie. To jest lekka konstrukcja. Uwierz mi, że tak. Uwierz mi, to jest lekka konstrukcja. Uwierz mi, że tak. Te cztery już same dadzą wiele. Te cztery już dadzą wiele, tylko musisz je pod do przycisku jakiegoś podpiąć. Na przykład tego. Tu będzie przycisk mega awaryjny. Podpiąć sobie to kulturalnie do tego przycisku. 2, 3, bo tu cztery zasilają całe to. Jesteś gotów? Jestem, siadaj. Ale musisz wsiąść tu, przyjaciel. Okej, okay, ten wózek Szykuj trochę... Szykuj się, przyjaciel. Ten dawaj, wózek dawaj, trochę inaczej. To jest twój moment. Halo! Wow! Okej. Okay. Czekaj, przyjaciel. Weź mi tu opadnij troszeczkę, jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Może połącz ten przycisk do fotelu. Poczekaj, nie, ja chcę ci pomóc. Czekaj, przyjaciel. Siedzisz tam? O, powiedzmy. Okej, okay, siedź tam. Okej. Okay. Dobra, i teraz poczekaj. Teraz załączam ciebie. Halo, przyjaciel, tak się nie robi. To jest chory z rolu. O, halo, wyłamałeś coś. Halo, zepsułeś. Czekaj, zaraz naprawię. Raz, dwa. Wow! Myślę, że bardzo dobrze się bawisz, przyjacielu. No, cześć, przyjaciel, jestem na dole. Konstrukcja wysiadam fajna. Karuzeli śmiechu. Karuzela śmiechu, dokładnie. Nie, myślę, że projekt jest fajny. Fajnie, że ktoś coś takiego zrobił, co prawda... Gdyby był szybszy. Znaczy, no mógłby być. Mogłaby być na przykład możliwość ustalenia szybkości, nie? Wtedy byłoby o wiele lepiej. Czy tryby, czy coś takiego? No. Dobra, więc kolejna rzecz. Tak, zastanawiam się, do czego chciałbym przejść, ale widzę, że tu jest chyba jeszcze jedno koło. Tak jest, Ferris Wheel. Dobra. Więc ja kulturalnie stanę sobie tu. To sobie kulturalnie spadnie. O, oprócz tego, że jest mało FPS-ów, to jest okej. Okay. Troszeczkę mniej jest, tak. Nie, to ty tam powinieneś wsiąść, a ja powinienem obsługiwać. Mówisz, ja powinienem wsiąść? Dobra. Tak, to ale musisz mi zamknąć tego, budkę. Ale nie budki wiem, mnie zamknąłeś, przyjaciel. Nie się nie zamyka. O, zamknęła się. Okej. Okay. To się rozkręca dopiero. Na pewno? Bo to jest mega wolne. No bo wiesz, przyjaciel, to jest na silniku. A, to bo to jest. Zobacz, jaka jest, jest rozkmina. To jest zrobione tak, że kręci się, zobacz. O, widzisz, patrz, podjechał, otworzył drzwiczki. Patrz, teraz podjedzie turkusowy, czy tam niebieski, czy jakby go nazwać. Otworzy sobie drzwiczki, jak będzie na dole. Będzie można wsiąść kulturalnie. O, dzień dobry, przyjaciel. Dzień dobry, przyjaciel, co tam? Dzień dobry, przyjaciel. Co tu się dzieje u ciebie? Plan? Jaki masz plan? Co byś chciał zrobić? Zepsuć to? Sabotaż! Nie! Sabotaż! Spadłem. Też spadłem. Ale o to nie można. Spadliśmy z 5 metrów. Mógłbym to przyspieszyć i bym chciał spróbować, ale to strasznie klatki zabiera. Przez to, że ktoś troszkę za dużo zużył tych bloków do konstrukcji, nie? To jest niestety ale problem. Dobrze to wygląda w miarę. Wygląda dobrze, tak? Ale chodzi o to, że. O. To się wytnie. Okej. Okay. Nie wiem, jak z tego co to wytniesz, ale okej, nie ma problemu. Chodzi o to, że fajny mechanizm, że otwiera się wszystko, możesz sobie wejść, ale tych bloków, tych ramp jest za dużo i to wszystko psuje po prostu. Tak troszeczkę. Ilość klatek. Ja nie wiem, kto w ogóle, jaki ma komputer, żeby coś takiego wybudować. Dobrze, przyjacielu mój serdeczny, więc tym razem pójdziemy sobie, zaczniemy sobie. Poczekaj, jeszcze w sumie tu został, tu jeszcze jest taka mniejsza wersja troszeczkę, powiedzmy. To jest chyba też na troszkę innej zasadzie, o. Bojające się krzesełka, więc możesz sobie do któregoś wsiąść i możesz się pobujać troszeczkę. O, proszę bardzo, widzisz jak wspaniale. Nie jest to co prawda duże, ale fajne jest to, że jeśli ktoś chciałby zbudować mapę typowo właśnie z parku jakiegoś takiego, powiedzmy, wesołego miasteczka, czy jakby to nazwać, to nawet masz wejście idealne i tylko wystarczy to ewentualnie pomalować, przebudować wejścia i masz różne atrakcje, jeśli oczywiście coś takiego robisz. Znaczy, jeszcze serwerów do skrapa nie ma, więc no wiadomo. Znaczy wiesz,
ta gra musi mieć optymalizację, bo przypominam ci nasz projekt Lotnisko, który musiał być zawieszony przez to, że nie mieliśmy klatek. Dobrze, to teraz tak, chciałbym zrobić chociażby to. Ogólnie przypominamy wam, że możecie dalej robić projekty kaczek. Projekty kaczek, jak najbardziej, pod hashtagiem #GNTH. Dobrze, przyjacielu, chodź, serdecznie cię zapraszam. Co to jest? Mogę tu wsiąść? Dobrze, wsiądę, będę takim... Będziesz moim... Tato, a, dobra, to ja sobie wejdę tato, tędy. To nie jeździ, tato! Już, kulturalnie, już tato, siadam. Za co ty płacisz? O! Trzymaj to się mi, mocno. To mi zgniotło ręce! Jeźdź! To mi zgniotło ręce, tato! Jeźdź! Obracaj się. Pojeźdź poze mną. A tu się otwiera furtkę. A to co ja robię? A tu się otwiera drzwiczki, dobra. Chodź dalej, przyjaciel. Mogę się na przykład zrobić tak. Wow! O, to teraz będzie samo tak jechało, chodź tu, przyjaciel. Mówisz? Ale to nie można tak w trakcie, przyjacielu mój serdeczny. Przyjacielu, można, to tutaj wszystko możesz. Tylko jestem ciekaw, czy wywalić jak piłeczkę tą. Musiałem najpierw móc kliknąć w to. Dawaj. Teraz. I w tym momencie. Bo ty się obracasz randomowo i to jest największy problem. O, wsiadłem i wysiadłem. Ała! Halo, wsiadaj! Przyjaciel! Czekaj! Celuję, o nie mogę. Nie mogę. Jestem! Jeszcze te mordki takie. Postacie nie są zbyt zadowolone z tego wszystkiego, nie? Patrz. Takie. Może to jest niebezpieczne. Może moja postać jaka przerażona w ogóle. To jest najlepsze na świecie. Postać jest taka przerażona, że nie wie co ze sobą zrobić, co? Jestem. Dobrze. Pięknie. Oj, i zepsułeś. A, myślałem, że to będzie dalej działało. Nie. Jak widać. Taki psuj ze mnie. Jak widać, nie działa. Dobrze. Teraz tak. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to mam dla ciebie taki, powiedzmy, coś podobnego do tego, prezent? Ale to jednak nie jest to. To jest młot! To jest kibelkowy młot! O, siadaj. Nie wiem, strzelałem. Aha. A nie, to nie jest taki młot, jak myślałem. To jest taka bardziej bujaczka. Jup. Tutaj też bym miał dawno kisiel w gaciach, nie? Nie, dopiero przy takiej prędkości byś miał. I lecąc tu, o. Tak byłbym do góry nogami na samej górze, to już byłoby takie. Nasze postacie nie są zbytnio zadowolone z tego, ale wiesz? Ale patrz, jak w ogóle zacznijmy od tego, że nasze postacie nie siedziały w toalecie. I tak do tego momentu i potem w drugą stronę i normalnie byś zwymiotował. W ogóle my się, nie wiem, cofamy w czasie, nasze tyłki próbują się przykleić do toalety. Boże, jakie masz plecy długie rozciągnięte. To wygląda jakby ktoś tam gacie chciał na głowę założyć, czy coś takiego, nie? Masz takie rajstopy na tego, na plecach, nie? O, i do... Patrz, i teraz lecisz. Gdzie my jesteśmy? Na dole? I do tego momentu... Nie tak. Dobra, zróbmy w tą stronę. I lecisz, i jesteś dosłownie przy tym momencie. Takie. I lecisz w drugą stronę, nie? I znowu lecisz w tą. Do tego momentu mniej więcej zatrzymujesz się i zaczynasz powoli opadać. Masakra. Nie, to nie jest sport dla mnie. To nie sport dla ciebie, dobrze. Już. A, bo to ogólnie tu jest jeszcze podpisane, w budce, tu. No tak. Więc całkiem okej. Nie no, fajne są projekty, jak najbardziej, można się pobawić. Dobrze, więc teraz mam dla ciebie kolejny projekt, mój serdeczny przyjacielu. Bing. Oto za bydle. To jest duża bujaczka. Duża bujaczka? Tak, mam cię obsłużyć? Nie, wsiadaj tu po prostu. Nie wiem, czy możemy tak sobie wsiąść. Chyba muszę cię obsłużyć ja. Musisz mnie obsłużyć? Dobrze, obsłuż mnie. Dzień dobry, witamy w naszym parku rozrywki. Witam serdecznie. Stokrotka. Chyba najpierw przydałoby się, proszę pana, tą bramkę zabrać. Spoko, panie. My się tu znamy, ja nie pracuję pierwszy raz. Tak naprawdę to jest mój pierwszy dzień. Proszę o wybaczenie. Już odpalam, chowam bramkę. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Czemu włączyłeś nie te silniki? O właśnie.
no bo to tutaj musi siedzieć, to ty steruj jeszcze. Nie, może ty też masz. Po dwu? Chyba nie, ty masz tylko. Albo nie. Ja cię, ale nie mam opcję, ale nie, bo skrap tego nie ogarnie. Co, wystrzelić się? To tak zniszczyć kocyk w pewnym momencie, nie? Chcesz wylecieć? Spoko, czekaj. Zwolnij to tylko, tą karuzelę śmiechu. Dobra, ty sobie tam leć, a ja musiałbym się tam dostać, okej. Ale to musiałbyś ty blisko mnie ale to zniszczyć, ale spoko, wiesz? Nie, po czemu? No bo jeżeli z taką pałką wylecę... Dobra, nieważne. To luz, siedź sobie tam. Lecę najszybciej jak mogę. To się buja całe, halo! Wiesz, że to nie jest stabilne? Ta platforma skacze? No wiem. Jak ja mam się dostać wyżej jak ty? Musiałbyś się zatrzymać, przyjaciel. Zatrzymuję się. Dobra. Ta cała, to całe normalnie skacze. Chyba, że zrobiłbym to w ten sposób, że zrobiłbym to tak, czekaj. Ja to troszkę naprawię, okej? Okay? Daj mi chwilkę. Okej. Ja tu ląduję pomalutku. O! Teraz możesz na spokojnie się bujać. Mogę się bujać? Tak, teraz cię nie odklei. To co zrobiłeś? To jest fajne. Przykleiłem go za pomocą po prostu tego narzędzia, nie? Do klocka na ziemi. Tylko musisz, wiesz, rozwalić to w takim momencie, jak ja jestem na dole i lecę do góry już, nie? No postaram się. Coś tego typu jak teraz jestem, teraz coś takiego, rozumiesz, tak? Żebym poleciał do góry, a nie w ziemię. Okej. Powiedz kiedy? Teraz. Takie ty w kosmos! Jeszcze dalej! Przywaliłeś w to samo prawie. Trochę ci popsułem to wszystko, wybacz. No, ale no cóż. Musisz teraz wrócić, przyjaciel, na autonogach. Tylko usuń tą rurę. Tak, na autonogach. Czy mój statek usunąć? Złapiesz mnie? Przyjaciel, jestem złapiesz mnie? Jestem trochę daleko, wiesz? No okej, okay, widzisz mnie w ogóle? Dobrze, skacz, już cię łapię! Bo skoczę! Nie skacz, Krystian, nie! Bo skoczę! Porozmawiajmy o tym. Słucham. Jakie masz argumenty? Aha, kurwa, przyczepiłeś to do ziemi. Czekaj, bo... Skaczę, przyjaciel! Nie, jeszcze nie, skaczę, przyjaciel! Skaczę, złap mnie! Lecę! Złap mnie! Ta strona! Połamany. Wiesz, co ja chciałem zrobić, nie? Odczepić i przestawić. Tak. Ale było przyczepione takie, no nie! Ja to ładnie przykleiłem po prostu. Dobra, Pousuwajmy to kulturalnie. Nie mogę tego usunąć. Już. Dobra, przyjacielu mój serdeczny, zostały nam jeszcze inne rzeczy, takie jak to zrobiliśmy. Dobrze, może zróbmy sobie... Fortune Wheel! To brzmi jak, nie wiem, koło fortuny. Boom! O, koło fortuny! Co ty robisz? Czekaj, stań sobie kulturalnie przed. Dobrze. Dobra. A witam serdecznie, witam serdecznie. Dzień dobry, chciałbym sobie zagrać, widzę, że ciekawe nagrody Chciałby pan tutaj sobie... No oczywiście, może pan dostać na przykład... Mamy nowe glanobuty Adidas Nasy 3000, złote, jak widać. Widzę, że edycja Gold. Lordów Kaczuchów. Tak, edycja Gold. Oczywiście mamy też fioletowy tron Lorda Kaczucha i Lorda Kaczuchosława. Dalej widzę maskotki, no nie. Oczywiście maskotki również mamy. Mamy radia najnowsze z firmy Nieważne. I mamy oczywiście jeszcze tutaj zawory w różnych kolorach, żeby nie było, bo oczywiście, żeby rozumiem, nie było zbyt smętnie. Dobrze, to pan mi powiedz, co ja tu muszę zrobić w tym momencie? Jeszcze miałem tutaj zaprezentować, że mamy jeszcze takie dwa wentylatory. No i oczywiście papier, który ukradliśmy Lordowi Klaczkesowi. A, okej, okay, dobrze. Dobrze, to teraz... To jak rozumiem, to tu muszę wybrać sobie kolor, jaki bym chciał.
Nie, co pan robi w ogóle? Nie wiem. Co, ale co pan sobie kulturalnie robi tu? No tak mi się wydaje, to nie działa tak, że muszę wybrać sobie kolor i pan kręci dopiero? Nie, to spokojnie wszystko. Spokojnie. To trzeba wziąć sobie, o, i teraz niech pan, teraz niech pan wybierze kolor. Dobrze, wybieram sobie niebieski. Dobrze. Oczywiście widzi pan strzałka tak, jest oczywiście. Na górze. I lecimy z kołem fortuny. I koło fortuny wybrało panu kolor zielony. Idealnie na zielony zaznaczyłem, więc proszę moją nagrodę. Co pan wygrał? Co pan wygrał? Musi się pan rozejrzeć, co pan wygrał. Chyba papier toaletowy. Ewentualnie te ogórki wezmę. A nie, to w ogóle nie jest do niczego podpięte, aha. Że siada się na to, nie? I tak się trzyma przycisk i to się kręci. Nie. Ale ogólnie da się podłączyć, wiesz, czekaj, bo to jest podłączone pod... Ten? Jaki to ma sens w ogóle? Musiałem ci to podłączyć, czekaj, dobra, ja już wiem jak to zrobić. Dobrze, więc gramy w koło fortuny, proszę pana. Proszę poczekać, już. Jest pan gotowy? Jestem gotowy. Koło fortuny ruszyło. Koło fortuny ruszyło. I koło fortuny losowało kolor fioletowy. Wspaniale. Kolor fiolet. Proszę zaznaczyć kolor fioletowy. Różowy? To jest fioletowy. Jest różowy. No, ale to jest ciemny niebieski, więc to jest fioletowy. Albo to jest różowy, tylko taki słaby kolor. No dobra, niech ci będzie. Dobrze, wylosował pan kolor różowy, więc... Teraz proszę go kliknąć. Jej, nic się nie stało! Jej, wygrał pan gówno. Nie wiem, to się teoretycznie powinno kręcić teraz, ale okej. Okay. Ale się nie jej, kręci. Jej, wygrał pan o, nic. Jej, kręci się. Kręci się? Aha, bo ktoś zapomniał ustawić tego tak chyba. Dobra. Nie, dalej się nie kręci. Gra nas po prostu nie lubi. Ustawię obydwa w tym. W pętli. A! Bo ktoś ustawił tylko wartość początkową, dobra. Poczekaj. Poczekaj. Nie spojrzałem na to. Dobra, i... Teraz proszę wybrać kolor różowy. Jeszcze raz? Nie, działa. Mam kaczkę zieloną, żółtą i masz i wentylator. Gratuluję panu bardzo serdecznie, wygrał pan te trzy rzeczy do odbioru kiedyś. A ja bym chciał teraz. Śmiało, proszę wejść za ladę i sobie odebrać. Okej, ładnie pan zwinął, okej, niech będzie. Nie za bardzo rozumiem do końca jak to miało działać, ale co tam. To chyba, taki śmieszny bajer. Komuś chyba mechanizm nie zadziałał, ale dobra. Mamy ostatnią rzecz, czyli autko z wszystkim. Wszystko i nic. Przyjacielu, stań serdecznie z boku. Nie, nie odjeżdżaj mi z tym nigdzie. Dum, dum, dum. O. I przyjacielu, teraz tutaj sobie wchodzimy kulturalnie. Zapraszam cię. Z tej strony proszę. Tak, dobrze. Tak, zapraszam cię. I witamy serdecznie. Masz nie wchodzić, ale możesz przeskoczyć śmiało. Pozwalam ci. Tak, pozwalam ci przeskoczyć kulturalnie. Tutaj musisz się chyba usadowić na którymś z krzeseł. Nie, przyjaciel, śmiało siadaj. Ja mam siadać? A, bo siadam. Ten. Wow! Zapraszam cię. Ktoś musi klikać klakson. Jaka muzyczka. Zapraszam cię. Ciekawe, czy się wstrzelisz. Zapraszam. O, wstrzelił się! Oooo! Moja postać wcale nie wygląda na przerażoną. Tak, moja postać wygląda jak przyklejona do jednego miejsca i całe ciało po prostu tak jak taka tak szmatka, nie? Dokładnie, ale to się tylko tak może wydawać, ale moja postać nie jest przerażona ani trochę. Spokojnie. Ona się cieszy tym! To jest... Spokojnie, o, jeszcze ja wam zakręcę w głowie w ten sposób, o. Uuu! O, już, koniec, poszło. Nie ma końca. Pan, to jakby tak przyspieszyło, nie? Takie... Nice. To ja zrobiłem. Zobacz, jak moja postać teraz wygląda.
Mówisz, czekaj, jestem czegoś ciekawy. Co, chcesz mnie wystrzelić? Nie, spoko, przyjaciel. Co, czy jak mnie schowasz, co się stanie? Chyba się nie da ciebie schować. Nie, bo to tam taki panel jest na tym, bo jedno jest od wyciągania. Na ściance. Znalazłeś czy nie? Na białej ściance, tak jak ty stoisz mniej więcej. Tak, ale wiesz co, ja to zrobiłem, ale chodzi o to, że to się kręci. Aha, i się nie da. Tak, ale czekaj, dobra. Ja zaraz to zrobię. Myślałem, że mam się wystrzelić szybciej. Nie, patrz. Okej. I co teraz? Też przyspieszysz? To się powinno zamknąć. Albo to było przyspieszone? Nie wiem. Nie wnikam, ale nacisnąłeś ten przycisk? Tak, to się zamyka cały czas. A rzeczywiście się powoli zamyka. Powolutku. I schowany. Ale dobrze, nie, ja jestem skoro schowany. Schowaliśmy Hadesa, to możemy też teraz kulturalnie sobie odjechać. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Specjalnie dla was był trochę dłuższy. Halo, zaraz mnie ukradną. Halo, póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć. Cześć.